tutaj oczywiście jest ta słynna woda Staropolanka. Muzyczne parkowanie, a tutaj są na żywo koncerty. Koncerty zespołów kameralnych. No ciekawie, ciekawie. Ciekawie, jeszcze Muzeum Papiernictwa w Dusznikach. Kuracja pitna. To jest bardzo dobra woda. Można kupić sobie takie kubeczki do picia. Ja kiedyś sobie kupiłam takie kubeczki w domu. 20 lat temu. Polanica Zdrój. O, jakie ładne. Pilniki do paznokci ręcznie robione. Pani mówiła, że jest ciepła woda i zimna woda. To jest zimna woda. Ciepła, ciepła woda. O, ciepła woda. Ciepła. Pan mnie tu zaczepił, pyta się, czy to udokumentowane pobieranie wody. Nieraz kupuję w Warszawie tą wodę. Czasem się zdarza, że jest ta woda w sklepach. To jest bardzo dobra. A szczególnie w tych szklanych butelkach bardzo dobra jest. Ogólnie to ja tu już byłam bardzo, bardzo dużo razy. Przez wiele lat tutaj bywałam, ale kiedyś tutaj woda była za darmo i nie było płatne, nie było bramek, można było normalnie wchodzić, ale przebudowali 20 lat temu i teraz jest już płatne. No ale to niedużo kosztuje, także no, muszą utrzymać, prawda, i do tego trzeba płacić za darmo. Korzystając z okazji, że Polskę zwiedzam, to pokażę wam Kłodzko. To zapraszam.
znajduje się na rynku w Kłodzku i tutaj z tamtej strony budynku, z drugiej strony jest twierdza Kłodzko i trasa turystyczna podziemna taka. Kiedyś tam byłam, dzisiaj nie wchodzę, bo nie mam czasu, ale ładnie, ładnie. Nie, nic nie kupuję dzisiaj, bo ja dla was. Idę do środka. Serum jest takie papryczkowe i to się serum się nie wkupuje. Serum jest na porost włosów, tak jest za 18 zł. Jest na wprost pani wystawione, taka żywołówka. Aha, no, już tu. Fontanna to chyba nie działa, z tego wynika, bo nic nie leci, woda. Chyba nie. Nie ma. No w sumie tutaj się kończy rynek. Jeszcze tam kawałek jest, tamtą stronę, tam na dół jest, na most pójdę jeszcze. Taki znany. Każdy rozpozna, że to jest z Kłodzka most. Tak w sumie most zabytkowy, gotycki. Tutaj było trochę inaczej przed powodzią, ponad 20 lat temu. I teraz trochę się zmieniło, gdy odbudowali. Deptaki porobili. Tutaj pamiętam, jak była powódź, tam na wprost, to tam woda stała po kolana albo nawet więcej. Teraz jest ładnie odbudowane. No to w 97 roku była powódź. Figurki takie ładne. To są niemieckie napisy, herby. Trochę historii Kłodzka znam, bo tutaj bywałam wiele lat, wiele razy i w ogóle dużo, dużo razy byłam. I tutaj most jest podobno z 1655, ale z historii z 1280, coś takiego. Tutaj on wygląda tak, może nie wiem, czy zejdę tam na dół. Na tym są herby i inskrypcje w języku niemieckim. O, tam gdzie ten samochód jedzie, o, tam jest ulica i zaraz jest dworzec. Także tutaj jest nawet napisane PKP, PKS, ale PKP to troszkę dalej jest.
twierdzę, tak, to twierdzę jeszcze pokażę. Most Świętego Jana, ten gotycki, to co przed chwileczką nagrywałam. Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Tu jest, wszystkie te kościoły są bardzo do siebie podobne. W tym samym stylu. Taki sam kościół jest w Dusznikach. I tam jest ładny. Kamienice po niemieckie. Tutaj się przejdę jeszcze mostem. To jest Trójca Święta? Chyba to jest tak. Chyba to jest Trójca Święta. Przejdę się tutaj takimi zakamarkami. Nie chodziłam tędy jeszcze. O, to właśnie ładny ten most jest. On wygląda z boku tak. Tutaj właśnie taka ciekawostka. Ja widziałam w internecie, bo ja nigdy nie płynęłam, ale jest w internecie, że tym kanałem płyną statki turystyczne. Można popływać, ale nie wiem, czy to jest aktualne, ale chyba wydaje mi się, że tak, bo tak w internecie sprawdziłam. Że jest taka możliwość, właśnie atrakcja turystyczna. Przejdę się tutaj, ja nie wiem, czy to jest przejście, ale przejdę się kawałek. Tak jak tutaj mówiłam, ponad 20 lat temu była powódź i jak sobie przypominam, jak teraz jest w ogóle ładnie zrobiona, wtedy co się działo, to w ogóle było nie do pomyślenia. Woda stała do tutaj, to co ja widziałam, to przynajmniej do pierwszego piętra. To wszystko było zalane, ale ja tutaj byłam, jak już ta woda opadła. Kilka dni po powodzi, bo... A w czasie właśnie powodzi to tutaj kilka metrów było wody. To już nie wiem, ale to było bardzo dużo. Także jeszcze nie nagrywałam w Kłodzku i dlatego tak sobie pomyślałam, że przyjadę tutaj i sobie pochodzę, ponagrywam takie ciekawe miejsca. Tam jest taka uliczka, te stare po niemieckie kamienice. Jednak to widać, że to jest właśnie te po niemieckie kamienice takie. Przejdę się tędy, pójdę jeszcze na rynek. Chciałam wam pokazać jeszcze twierdzę w Kłodzku. Takie w sumie mury obronne tego miasta. Nie mury, tylko taka po prostu góra duża, gdzie posypana ta góra. Nie, to góra jest po prostu góra, będąca takimi murami obronnymi tego miasta kiedyś. Kiedyś tam wchodziłam. Widać ładne widoki z góry. Całą Kotlinę Kłodzką. No może nie całą, ale... No w sumie przeszłam cały rynek w Kłodzku. Także podsumowując, grajek jest na rynku, tak jak w każdym polskim mieście i zagranicznym, zawsze się ktoś znajdzie, kogo nagram. Pamiętasz to, jak było? No, ja też. Weszłam dzisiaj tędy właśnie. O, tędy chyba. Nie, to jest koło PKP. Tam chyba szłam, tędy, tak. Dzisiaj zeszłam po tym moście i tędy poszłam. O, tu chyba, nie wiem czy tu, ale to są podobne. Tutaj chyba, pamiętam, no. Jest
historia ulicy Daszyńskiego tu. A, to tutaj. A, bo kiedyś też tutaj było. W 1907 powódź. 90 lat później. Także to na tyle. Dziadki.